Cześć kochani, to jest kolejny 5-minutowy film, gdzie staram się wrzucić coś inspirującego, więc ja wrzucam czas i zaczynam go mierzyć. Mam 5 minut, żeby powiedzieć jakąś biblijną refleksję, która mam nadzieję, że ustawi Wam dzień, będzie Wam dzisiaj towarzyszyła i da do myślenia. Myślę, że warto. W każdej Ewangelii, kiedy czytamy, ja Wam przeczytam fragment Ewangelii Mateusza, w każdej Ewangelii, kiedy jest opis zmartwychwstania, to on się zaczyna w miejscu, które nie kojarzy nam się z niczym dobrym, czyli z cmentarzem, grobem. Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, o świcie, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. To jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 1 werset. Nie ma bardziej smutnej sytuacji niż oglądanie czyjegoś grobu. To jest naprawdę przykre, smutne, bolesne doświadczenie i tam zaczyna się najbardziej pełne chwały Bożej mocy wydarzenie w historii ludzkości, kiedy dwie kobiety poszły na grób kogoś bliskiego. Każde zmartwychwstanie zaczyna się od grobu. I w nas, jeżeli chcemy coś, żeby ożyło, Jezus to mówi w tej takiej wypowiedzi, że żeby ziarno pszeniczne ożyło, musi najpierw obumrzeć. Jeżeli ono nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnem. Ja lubię to zdanie, żeby coś ożyło, coś musi w nas umrzeć. Żeby w moim życiu coś ożyło, coś musi umrzeć. Każde takie zmartwychwstanie, jakieś płaszczyzny mojego życia, do nowego życia, do życia podporządkowanego Bogu, wymaga najpierw śmierci. I chcę Wam podać kilka praktycznych przykładów, bo my często mówimy: Boże, ja chcę mieć bardziej Twój charakter, chcę bardziej Ciebie naśladować, ale czy zastanawiam się, że rzeczywiście ta droga do tego bardziej być jak Jezus oznacza w jakimś miejscu umrzeć dla tego, co jest takie bardzo inne niż Jezusowy charakter, niż Jezusowe życie w nas. Czyli już podaję przykład. Jeżeli myślę sobie: Boże, ja chcę być bardziej łagodny, to czy potrafię powiedzieć, w których momentach jest moja porywczość i wybuchowość, która powinna umrzeć? Nie lubimy umierać, więc my chcemy czegoś bardziej, ale nie chcemy wskazać, gdzie jest miejsce, w którym zaczyna się śmierć, z której wyrasta coś dobrego. Jeżeli chcę być bardziej hojny, to czy umiem zobaczyć w swoim życiu chciwość, która musi umrzeć? Jeżeli nie jestem gotowy na śmierć tej chciwości, nie zrodzi się we mnie hojność. Jeżeli chcę być bardziej pomocny i żyć dla innych, to czy umiem w swoim życiu dostrzec ten egoizm, który mnie przed tym zatrzymuje, bo jeżeli ten egoizm nie umrze, nie urodzi się życie ofiarne dla innych. I tak dalej, i tak dalej. Więc przykłady można by mnożyć, ale chcę tylko powiedzieć, każde Boże życie rodzi się z niebożej śmierci. I kluczem do życia bardziej Bożego jest dostrzeżenie tego, co w naszym życiu musi umrzeć. My nieraz chcemy bardzo dużo błogosławieństw, bardzo dużo Bożego prowadzenia, bardzo dużo Bożej przychylności i bardzo mało naszej śmierci. Więc chcemy rzeczywiście, żeby nasz charakter odzwierciedlał Boży charakter, ale nie chcemy, żeby nasz charakter odzwierciedlał Boży charakter właśnie w kategoriach hojności, ofiarności, pomocnego życia, łagodności, uprzejmości, serdeczności, ale nie jesteśmy gotowi przyznać, że to wszystko wyrośnie w miejscu, w którym umrze nasza chciwość, wybuchowość, egoizm itd., itd. Historia zmartwychwstania zaczyna się przy grobie Pana Jezusa. Historia ożywania w nas Bożego życia zaczyna się przy grobie bezbożnych nawyków i bezbożnych przyzwyczajeń. Zmieściłem się w 5 minut, została mi jeszcze minuta, więc wielkie dzięki za każde Wasze wsparcie dla tego kanału. Za udostępnienia, za Wasze lajki i podniesione w górę kciuki, za subskrypcję, za Wasze wsparcie na Patronite, za to wszystko, co robicie, żeby ten kanał mógł się rozwijać i jak najdalej dystrybuować z jego treściami. Do zobaczenia w następnej 5-minutówce. Dzięki za Wasze wsparcie.